Kochani, dmuchamy cyferki, bo będzie robione zdjęcie na Instagrama, to mam mówiłam już w poprzednim vlogu. I tak mi się strasznie powiedziało, że teraz chyba zemdleję. Dmucham, będziemy robić zdjęcia. Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 29 sierpnia, czyli moje 25 urodziny. Tak, kończę ćwierć wieku. No, jak się tak powie ćwierć wieku, to naprawdę wydaje się dużo. Ale duchem czuję się młoda. Ogólnie jestem jeszcze młoda. No, więc tak, zapraszamy na takiego codziennego, zwykłego vloga. Jest środek tygodnia, jest środa. I środa czy czwartek? Czwartek, czwartek, co ja gadam. Więc no nic się raczej nie będzie działo, może w weekend ktoś tam do mnie przyjdzie czy coś, a dzisiaj tak na spokojnie z moimi dzieciaczkami w domu. Dawid jest ogólnie w pracy, ma przyjechać moja mama, ma przyjechać moja ciocia, moja chrzestna, więc super, bardzo się cieszę, że będę miała z kim posiedzieć. No a teraz obowiązki wzywają, no odkurzam troszeczkę, ogarniam, no jak goście mają przyjść, to jakoś to musi wszystko wyglądać. Ignaśkowi puściłam autka, ogląda sobie na kompie, żebym mogła po prostu wszystko na spokojnie zrobić. A i tak Stachu mi przeszkadza, bo co posprzątam, to on tam wchodzi i wszystko od początku rozwala. No ale cóż, więc dobra, taki troszeczkę długi wstęp. Zapraszam was kochani na dzień z nami. Okej, Ignaś tam daleko ma, daleko. Stoi dalej i ma po prostu chimerki, bo się chłopaki moje biją. Po prostu się biją. Albo leją bardziej, można tak to nazwać. My czekamy na Zuzię i moją mamę, ponieważ już pojechały do cukierni i mają lada chwila być. Tak mi się wydaje, więc czekamy. Ignasiu! Nie każdy ma ochotę słuchać chimerów twoich. No Stasiuna tutaj leży, umył ładnie buźkę. Ignaś oczywiście buzi nie chce umyć. Umyjemy buzię? Kotek? I powiem wam, że nagrałam dwa instastory, gdzie mówię do was. Rzadko się to zdarza, zawsze jakoś się tak krępuję. Mam też dużo znajomych na Instagramie, jakoś tak, to już wam kilka razy mówiłam, jakoś tak średnio mi się to widzi, no ale... Ale dzisiaj postanowiłam zrobić, w ogóle myślę, żeby zrobić niedługo może jakiegoś live'a, żeby trochę z wami sobie pogadać na żywo. Dajcie znać, czy byście chcieli na Instagramie takiego live'a zobaczyć. Pani mama z Zuzią już jest i zobaczcie, jaki dostałam prześliczny torcik. No wygląda mega apetycznie. I tutaj jeszcze dostałam prezencik. Więc zaraz kroimy, robię kawkę i sobie usiądziemy na spokojnie przy stole. My sobie troszeczkę na taras. Jest godzina 11:58. Zjedliśmy torcika, wypiłyśmy kawkę, znaczy mama wypiła, bo ja już wcześniej piłam dwa, więc nie chciałam za bardzo przeginać, więc na tą chwilę sobie odpuszczam, pewnie po południu sobie jeszcze jedną zrobię, a powiem wam, że tort był naprawdę mega dobry. I co? Stasiek już tutaj, o, śmiga sobie na hulajnodze. Wiecie kochani, jaka piękna wyrosła mi marchewka w ogródku, więc szykuje się jakaś dobra zupka. Chociaż ty chyba sobie tak zjemy teraz, siedzimy, jemy ogóreczki z ogródeczka, marcheweczkę, no nie. Ignasiem wyrywają dalej marchewki. Powiem wam, że za rok chyba zdecyduję się powiększyć trochę ogródek i mieć jeszcze pietruszkę i inne rzeczy. Jak teraz wyrosły, to może za rok również się uda. Nie da się, nie. Za blisko są posadzone i są tak mocno zakorzenione, że nie da ich się do końca wyrwać, więc... No i już zostałam sama, znaczy no nie do końca sama, bo jestem z moimi chłopcami. Stasiu zasnął, moja mama go uśpiła, wiecie, tak na rączkach. Mi się nigdy w życiu tak chyba nie udało, no chyba, że był taki malusi, a moja mama zawsze go jakoś tak potrafił ululać, bo jak przyjechali, to spał minutę i się obudził, bo usłyszał, że idą i wiecie co. Więc teraz sobie śpi, Ignasiek bardzo ładnie się bawi autkami. Tutaj sobie rozmawiam, w ogóle tak podsłuchiwałam trochę, bo zmywałam. Chcieliście, powiecie co. Zobaczcie, jaki sobie tutaj zrobił. Piękny parking chyba jakiś, co? Kochani, ten cudowny dla mnie dzień dobiega już końca. I słuchajcie, dzisiaj miał być huk, miało być konfetti, miało być, wiecie co, tak mega urodzinowo na tym, ale mnie prześcigam, na tym moim vlogu. Lecz mama mówi, a dobra, może jutro dogramy właśnie, żeby tak wystrzelić, bo jeszcze miałam mieć gościa, wiecie co, to jest bałagan po prostu. Wyszliśmy na dwór, Ignaś wszedł do domu, no i zrobił dziurę i rozwalił po całym domu. Ale myślę, że jakbym przekręciła z Zuzią, myślałyśmy, że może jeszcze wystrzelić, więc zobaczymy, może jeszcze nam się uda. Jak widzicie, cała się świecę, bo jest mega, mega gorąco.
jechała, więc tu jest Ignaś, tam Stasiek, nie, odwrotnie, tu jest Stasiek, tam Ignaś hałasuje, bawi się z Dawidem. A ja się dzisiaj z wami żegnam, będziemy sobie siedzieć, pewnie wieczorkiem jak dzieciaczki usną, napiję się jakiegoś piwka smakowego, mam summer zbite takie mango, jest naprawdę bardzo dobre, więc takie jedno piwko sobie wypiję. No i pójdziemy spać pewnie, a wydaje mi się, że vloga jutro będę kontynuować, więc nie wyłączajcie jeszcze tego filmiku. Dzień dobry moi kochani, w kolejny dzień, dzisiaj mamy piątek, weekendu początek. Zaraz wam po prostu pokażę, co się u mnie dzieje. Ja już jestem nieubrana, chodzę w sukieneczce takiej tej letniej. O, właśnie to się u nas dzieje, klocki od samego rana. Tutaj warsztat, z którego Ignaś już pogubił prawie wszystkie rzeczy u nas, to zabawki się śmiejemy, że powinny być albo drewniane, jednolite, albo jakieś stalowe, żeby dzieci nie psuły, no. A co tam, kochani, słychać u was? Wakacje się tak naprawdę kończą, bo już jest dzisiaj 30 sierpnia. Dajcie znać, czy były dla was udane, czy... takie sobie, no bo różnie to bywa. No moje akurat w tym roku były, no... dla mnie bardzo przykre i w ogóle ich nie czułam, więc to by było na tyle, też nigdzie nie byliśmy. Mam nadzieję, że za rok wakacje będą po prostu lepsze, więc czekam na komentarze, jak wam upłynęły całe wakacje, jak je oceniacie. Co do tych prezentów, to zobaczę, czy będę miała po prostu czas. Czy mama z Zuzią pomogą mi nagrać? Tak, to bym zrobiła po prostu osobny filmik. Tam mam też ciuchy, ponieważ dostałam od Dawida kasę, to kupiłam sobie to, co chciałam. Więc będą ciuchy, będą jakieś dodatki. I myślę, że można na spokojnie zrobić jakiś taki krótki, nie wiem, 5-6-minutowy filmik na temat, co tam dostałam. Inna Siunia. A tutaj mamy chrupeczki te kolorowe. Raz na jakiś czas chłopcom kupujemy. To akurat chciała moja mama, jak byłyśmy na mieście, tak? A ciebie nie było w ustawie. No, więc prawdopodobnie, o, prawdopodobnie osobny filmik zrobimy. No i już się kusy jedne. I my już jesteśmy gotowi, ponieważ nie odzywam się, ale jedziemy z moją mamą na miasto szybko. Trudno, nie czekam na przeceny wiatraku, bo chciałam sobie pójść na następny rok, bo nam się zepsuł. Są takie upały, że w nocy nie da się spać, ze mnie się teraz leje, więc no, jedziemy po jakiś wiatrak. Nawet taki mały, wiecie co, za 5 dyszek, ale musi po prostu być. I teraz wam pokażę, w co jestem ubrana, to może w lustrze. Mam nadzieję, że jakiegoś tam wielkiego syfu nie ma na schodach. Luchniemy? Nie. A więc tak, mam białą bluzeczkę, taką zwykłą z Zara, ostatnio kupiłam, to jest rozmiar L, słuchajcie, a jest taka, wiecie co, bardzo krótka, więc... I ona kosztuje 26 zł. Do tego mam tą taką spódnicę różową. Wczoraj miałam, czy przedwczoraj na sobie czarną, którą... A dobra, nie mówię więcej. Ale no, teraz mam różową, sandałeczki, te moje na koturnie z tamtego roku. No i tyle, i do tego mam okulary z... Sinseya. Wentylator kupiony. Nigdzie w sklepach ogólnie nie było. Jak były, to były tylko takie małe. I o, my mamy taki. A tutaj Stanisław zjadł pięknie arbuza. Kupiłam takiego dobrego, słodkiego. No rewelacja. Dzisiaj. A w tym roku chyba jadłam tylko raz. No i teraz drugi, jak kupiłam, jeżeli się nie mylę. No ale na pewno więcej niż 3 razy nie. Tutaj mam też kawusie. I powiem wam jeszcze, która jest godzinka już, bo trochę się nie... O, Ignaś wstał. 16:47. Zobaczcie, jakie mamy fajne naklejkę. To jest Stasia piesek, a Ignaś miał autko, tylko trzeba poszukać, bo oczywiście już gdzieś zapodział. I chcemy zaraz przykleić na ścianę. Nie wiem, czy tam koło łóżka tego nowego, czy tam, gdzie Stasiek śpi, bo znów śpi ze mną. Ja byłam na cmentarzu, jest około godziny 20, zaraz do mnie przyjedzie moja przyjaciółka, trochę na pogaduchy, więc czekajcie, odwrócę aparat. Więc ja już chciałam się z wami bardzo serdecznie, po prostu chciałam się z wami pożegnać, koniecznie dajcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie łapkę, no chipsy. Poczekaj, bo on się żegna. Koniecznie dajcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to zachęcamy. Jak dajemy łapkę w górę?